Halo, dzień dobry. Dzisiaj wszystko o koszmarnym świniu łaku. Zatem, Boston występuje w jaskiniach na biomie centralnym, czyli tym ze świetlistymi bulwami. Aby go odpalić, musicie przygotować siekierę Kilow, który znajdziecie w labiryncie antycznego strażnika w jednej ze skrzyń przy odrobinie szczęścia. Ale możecie też go wytworzyć z tulecytu i złotych narzędzi. Najpierw obłupujemy z marmuru filar normalnym Kilowem, a po zdjęciu zewnętrznej warstwy uderzcie każdą z kolumn siekierą Kilowem, by wprawić je w wibracje. Gdy wszystkie będą wibrować, cieniste łańcuchy puszczą, a niepokojący świniołak syn Pudziana zostanie wypuszczony, po czym zaatakowany przez cieniste pieski. Musimy być szaleni, by móc je zbić. Nie podchodźcie do świniołaka, bo będzie on wywijał rękoma, próbując się pozbyć piesków i jednocześnie zadawał obrażenia. Gdy zbijecie pieski, rozpocznie się walka z niepokojącym gigaświniołakiem. Oto na niego wziąć Walking Cane'a, ale nie jest on wymagany, 3 miecze nocy, dobry pancerz w dużych ilościach, polecałbym z 5 tulecytowych zbrojek. Na pierwszą walkę ciężko określić, ile faktycznie zużyjecie, ale lepiej zawsze wziąć więcej niż mniej. Jak już go przećwiczycie, pewnie starczy jedna, może dwie zbroje z drewna. Do tego heal, powiedzmy 10 pierożków i koniecznie dużo żarcia na poczytalność, 20 kaktusów to minimum, siekiero Kilow i może przedmiot symulujący szaleństwo, jak koszmarny amulet, czy czapka z Fjellvivera, czy po prostu zielone grzyby. No i czapka górnika, ewentualnie mugleski. Zatem, mam 10 tysięcy punktów życia i 5 faz. Pierwsza faza trwa do momentu, gdy boss ma równo 10 tysięcy punktów życia, podąża on wtedy powoli za graczem, okazyjnie się na niego rzucając. Jak tylko sprzedacie mu jedną, nieważne za ile lepę, odpowie on natychmiastowym drugim atakiem. Aby go uniknąć, rzućcie się od razu na bok, przy czym nie pod kątem 90, a bardziej 45 stopni. Druga faza, boss wesoło kica, wykonując jeden atak, który jest szarżą. Co ciekawe, ten atak zadaje obrażenia w dwóch momentach. W momencie styku postaci z bossem, postać otrzymuje 12,5 punkta obrażeń i w momencie dostania złap 75 punktów obrażeń, co łącznie daje 87,5 punkta obrażeń. Jest to dość istotne, bo możecie uniknąć łap, ale i tak dostać z jego rozpędzonego, cuchnącego cielska. Na dodatek, po trafieniu łapami postać jest podrzucana, co sprawia, że oprócz obrażeń tracimy czas. Syn Pudziana wykonuje ten atak trzykrotnie, ataku unikacie schodząc na bok pod kątem 45 stopni i tylko tak skubaniec ma potężny zasięg ataku. Po trzech atakach boss się zmęczy i zacznie leczyć, by mu to uniemożliwić, wystarczy zadawać obrażenia i jest to najlepszy czas, by zbijać świniołakowi żyćko. 12 ataków jest optymalne, 10-11 bezpieczne. Obrażenia możecie zadawać tuż po szarży, ale to wymaga odrobiny szczęścia i wyczucia, a w zamian otrzymacie 2 hity więcej, więc opcja raczej dla sposeńców. Po zbiciu jego życia poniżej 8000 następuje trzecia faza, boss ten czasami zamiast walczyć zaczyna się leczyć, powoli podchodząc do gracza i odnawiając sobie 10 punktów życia na sekundę. By je przerwać, podejdźcie, by sprowokować atak, po czym skok w bok. Schodzimy poniżej 5000 i tutaj się zaczyna trudna faza. Boss odblokuje nowy atak, czyli przywalenie pięścią w ziemię, aż 112,5 punkta obrażeń, tworzące zapadliska Antliona. Problem z tą fazą jest taki, że brakuje tutaj okna do zadawania obrażeń, a sam świniołak, jeśli akurat nie wykonuje ataku, to leczy się 10 punktów na sekundę, dlatego więc musimy maksymalnie szybko prowokować bossa do ataku, by wyleczył jak najmniej życia. Co do unikania, mamy dwie opcje. Bezpiecznie jest mu wchodzić za plecki i po przywaleniu zadawać te jedną, dwie lepę, ale jest to uciążliwe. Zwróćcie uwagę, jak daleko doskakuje świniołak uderzając oraz, że po ataku wychodzi z zapadliska, nie zmieniając kierunku ataku. Wydajniej jest więc dodżować ten atak od przodu, prowokując go do ataku i cofając się ostro w tył. Nie dość, że zadamy mu więcej lep, to w bonusie boss czasami nie ucieka jak w pierwszym przypadku, a od razu wykonuje kolejny atak, który unikamy schodząc na bok. Jest to najgorsza faza, ale to nie koniec, bo jakkolwiek wam się przydał dobstego bossa, musicie w tej fazie nakierować jego uderzenie
pionchą w ziemię we wszystkie trzy kolumny, by pozyskać Dreadstone. Nie ma innej opcji, by się tych filarów pozbyć. I ostatnia faza, w której świniołak wykonuje najpierw szarże, a potem na dodatek uderzenie pionchą, co daje sumarycznie 200 punktów obażeń bez pancerza przesrane. Ta faza jest już spoko, bo unikamy jej jak na początku walki, uciekając zawsze na bok, a po trzech unikach mamy ponownie piękne okno do zadawania obrażeń. Na pierwszą walkę weźcie serio dużo pancerza i żarcie na poczytalność i życie. Jak walczyłem z nim pierwszy raz, obskoczyłem straszny łomot. Po śmierci świnia zostawia dwa schematy na Dreadstone'ową zbroję i hełm oraz 4-5 czystych koszmarów wraz z 9-12 sztukami Dreadstone'a z kolumn. Możecie wytworzyć sobie Dreadstone'owy hełm lub zbroję. Zdecydowanie polecam tutaj pobawić się w kraftowanie z użyciem zielonego amuletu i dekonstrukcji. Set ten ma dzikie właściwości. Zarówno czapka, jak i zbroja mają po 90% ochrony, 91 względem shadowów i 840 punktów wytrzymałości. Zżerają poczytalność jak diabli, ale oba dziady odnawiają swoją wytrzymałość kosztem sanity gracza. Ilość odnowionych procentów wytrzymałości zależy od dwóch czynników. Poczytalności gracza, im mniej psychy, tym więcej odnawia się na sekundę, oraz tego, czy gracz ma przy sobie drugą część Dreadstone'owego setu. Jeżeli posiadamy obie części, to odnawiają się one również szybciej, co oznacza, że lepiej jest nosić i zbroję, i hełm. Ilość wysysanej poczytalności też nie jest stała, zależy ona od wytrzymałości przedmiotu. Jeśli wynosi ona 100%, to kara od poczytalności wynosi aż 20 psychy na minutę. Ciekawą zależnością jest to, że jeśli oprócz kasku założycie zbroję lub na odwrót, wartość zasysanej poczytalności pozostanie na poziomie 20 punktów na minutę. A jeśli wytrzymałość obu przedmiotów spadnie poniżej 100%, czyli nie będą one nowe, będziecie tracić jedynie 10 poczytalności na minutę. Spoko całkiem. Set ten jest idealny pod Maxwella, jako że nie traci on poczytalności w wyniku noszenia tego sprzętu, czyli tak naprawdę ma nieskończony pancerz za friko. Przy pomnażaniu za pomocą dekonstrukcji Dreadstone'a i czystego koszmaru będziecie zapewne stosować zbroję, która przyniesie wam więcej Dreadstone'a, więc po kilku takich operacjach zostaniecie z dodatkowym Dreadstone'em. Wilson może go zamienić w czysty koszmar, by po kilkunastu machlojkach na zbrojach uzyskać dodatkowy pancerz. Po zabiciu koszmarny świniołak nie zniknie, dopóki nie odejdziecie, i odnawia się on co 20 dni. Ma on kilka spawnów w obszarze biomu centralnego. Reasumując, strasznie dużo informacji jak na jednego bossa, jednak jestem przekonany, że ten poradnik pomoże wam w kajtowaniu tego typka. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych filmach na kanale. Cześć!